Mieszkańcy Katowic, którzy korzystają z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nie będą już musieli jeździć po całym mieście, żeby załatwić swoje sprawy. W poniedziałek została otwarta nowa siedziba MOPS-u, w której swoje miejsce znajdą też organizacje pozarządowe. Paweł Jędrusik. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach przeprowadził się do nowej lokalizacji. Budynek przy ulicy Wita Stwosza 7 w południowej części Śródmieścia Katowice kupiły na początku 2021 roku od agencji handlowej Centrostal SA za prawie 15 milionów złotych. Przeniesienie z 5 lokalizacji do jednej lokalizacji jest bardzo dużym ułatwieniem, ponieważ w jednym miejscu mieszkaniec Katowic może załatwić wiele swoich spraw. Począwszy od złożenia wniosku o pomoc społeczną, od złożenia wniosku na dodatek mieszkaniowy, czy w ogóle o różne formy pomocy, jaką jest na przykład pomoc psychologiczna, pedagogiczna, mediacyjna, czy nawet obsługa prawna. W nowym budynku znajdują się jednak nie tylko pomieszczenia MOPS. Na parterze swoje siedziby mają też organizacje pozarządowe. Wśród nich m.in. Kombatanci, Bractwo Kurkowe czy Klub Seniora. Organizacje cały czas zgłaszają jeden problem, to znaczy problem z lokalem, tak? Dla organizacji to jest obciążenie finansowe, żeby posiadać stały lokal. Tutaj więcej organizacji niż w naszej pierwszej siedzibie centrum na ulicy Kopernika 14. Więcej organizacji będzie mogło realizować swoją misję w oparciu właśnie o te pomieszczenia. Zanim jednak nowa siedziba MOPS została otwarta, musiała przejść generalny remont. Na ten cel miasto wydało około 5 milionów złotych. Trzeba było wymienić m.in. starą windę paciorkową, której stan techniczny był już bardzo zły. Musieliśmy przede wszystkim wybudować nowy szyb windowy i zainstalować nową windę, taką, która będzie w stanie pomieścić nieco więcej ludzi. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz bardzo ważna i istotna, w szczególności ze względu na funkcję tego budynku, a więc pomieścić również osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, czyli dla osób niepełnosprawnych. To wszystko zostało zrealizowane. Dzisiaj mamy obiekt spełniający wszystkie wymogi, które są potrzebne do funkcjonowania tego typu obiektu. Wprawdzie MOPS przeprowadził się do nowej siedziby, ale tak zwane punkty terenowe zlokalizowane w dzielnicach nadal będą przyjmować mieszkańców.